To, że użyjesz młotka, żeby walnąć się w głowę, to nie znaczy, że młotek jest głupi, tylko ty złe, głupie używanie młotka nie jest argumentem przeciwko istnieniu młotka i jego użyteczności, lecz przeciwko kompetencjom używającego. Tak samo, jeśli nie umiesz dodawać lub mnożyć, to nie znaczy, że dodawanie i mnożenie są e, złe lecz, że to ty nie umiesz z nich korzystać. Złe posługiwanie się liczbami nie świadczy źle o liczbach, lecz o tym, który się nimi posługuje. I podobnie jest z narzędziami filozoficznymi. To, że ktoś posługuje się nimi w zły sposób nie jest krytyką narzędzi filozoficznych, lecz osoby, która się nimi posługuje. Przykład? Karol Fijałkowski. FanoRaglarion wida was w kolejnym odcinku głupiego zła z internetu. A dzisiaj zajmiemy się czymś takim jak argumentacja ad personam, czy raczej krytyką rozpowszechnionego w internecie przekonania, iż używanie argumentacji ad personam jest zawsze czymś złym. Na wstępie podziękowania dla moich wspierających drugiego i trzeciego poziomu: Milenium Earl, Michała Ligenzy, Mateusza Znajdka, Grzegorza Gierczyka, Aleksa i pewnej tajemniczej wspierającej. A wstęp jest odniesieniem się do często przewijającego się w komentarzach pod filmem dotyczącym działalności Karola Fiałkowskiego motywu, jakoby to, że Karol posługuje się narzędziami filozoficznymi tak, jak się nimi posługuje, świadczyło w jakiś sposób nie przeciwko Karolowi, a przeciwko narzędziom filozoficznym. Na początek powiem krótko. Argumentacja ad personam jest pozamerytoryczna, w sensie nie dotyczy meritum dyskusji. Ale niekoniecznie musi być czymś złym. Co więcej, istnieją takie przypadki, w których taki sposób argumentacji jest po prostu konieczny. Szczególnie, gdy jakaś osoba nie wie, o czym mówi, lub też wie, o czym mówi, lecz intencjonalnie mówi bzdury. Wtedy wprost koniecznym jest wskazanie motywów, jakimi kieruje się taka osoba, oraz środków erystycznych, które umożliwiają mu, mimo tego, co mówi, Utrzymanie uwagi rozmówców oraz przekonania, że to co mówi ma jakiś sens. Ponieważ w takich przypadkach ograniczenie się jedynie do merytorycznej argumentacji może być erystycznym samobójstwem. Zacznijmy jednak od lekkiego wprowadzenia do całej tej historii. Otóż jakieś cztery dni po opublikowaniu mojego materiału dotyczącego działalności Karola Fijałkowskiego na mój kanał rozpoczął się szturm jego wyznawców którzy zarzucali mi, iż argumentuję ad personam i krzywdzę biednego Karola, jednocześnie sami na skalę niespotykaną wcześniej na moim kanale obrażając mnie i przy okazji z jakichś powodów Kościół Katolicki. Atakujesz Karola ad personam, ty ćpunie? A, te cienie pod moimi oczami to... Alergia. No i moje wieczne niedospanie. Wielu z komentujących uznało, że obrażam i wyśmiewam Karola, że na przykład czepiam się sposobu, w jaki Karol mówi, a sam powinienem spojrzeć w lustro. Uff. No i ja naprawdę nie sądziłem, że będę musiał to mówić. Ale to, że zwróciłem uwagę na sposób w jaki Karol mówi i sposób w jaki Karol wygląda, nie miało na celu wyśmiania od tak Karola, lecz podkreślenie, że stosuje pozamerytoryczne zabiegi, które właśnie mają na celu dać mu wpływ na widownię. A to, że Karol manipuluje i stosuje pozamerytoryczne triki, że stara się przede wszystkim oddziaływać na emocje słuchających go osób, no, jest podstawą jego działalności, bo merytorycznie, no to się po prostu nie broni. No ale zaraz, skoro to się merytorycznie nie broni, to w czym problem? No to przecież powinno być ewidentne, że Karol mówi jakieś bzdury, prawda? No właśnie, nie. Karol z tej swojej niespójności i niekonsekwencji uczynił swoje dodatkowe oręże. Broń, która perfekcyjnie pozwala mu zwalczać jego merytorycznych oponentów. No i swoją drogą to tym bardziej upodabnia Karola do góru jakiejś sekty. No i oczywiście zdaje sobie sprawę, że takie określenia mogą drażnić wyznawców Karola, ale czy bardziej nie powinno was zdrażnić, gdybym was tutaj po prostu okłamywał, gdybym z chęci przylizania się do was, przekonania was słodkimi słowami nie zwracał uwagę na to, co jest istotą, fundamentem działalności Karola? Zacznijmy od tego, dlaczego merytoryczna argumentacja nie działa i nie może działać. Jeżeli używasz młotka, aby tłuc się w głowę. To w naszym kręgu cywilizacyjnym dla każdego jest oczywiste, że jesteś po prostu głupkiem, że źle wykorzystujesz to narzędzie. Nie potrzeba nawet żadnej dodatkowej argumentacji. Wystarczy wskazać na sposób, w jaki używasz tego młotka. Ale różnica zaczyna się już pojawiać wtedy, gdy na przykład jesteś płaskoziemcą. Wtedy już tylko 98% społeczeństwa będzie miało przekonanie co do tego, że się mylisz, ale już nie każdy z tych 98% społeczeństwa będzie w stanie szybko wykazać tobie ten błąd, a dodatkowo znajdzie się może nawet te 2% osób, które stwierdzą, że masz rację, że w sumie ziemia jest płaska. O tym, że wcale nie da się łatwo i szybko rozłożyć wszystkich płaskoziemskich argumentów przekonał się, Saifan, który musiał nagrać o tym chyba aż 5 filmów. Im większego teoretycznego zaplecza wymaga używanie jakiegoś narzędzia, tym trudniej jest szybko na ulicy pokazać jakiemuś człowiekowi. Że sposób użycia tego narzędzia przez innego człowieka jest niewłaściwy. No i właściwy problem zaczyna się ujawniać w sytuacji, jaką mamy w przypadku Karola Fiałkowskiego. Wbrew sugestiom wielu osób zawartych pod ostatnim filmem, około 85% tego materiału było poświęcone merytorycznej krytyce tego, co robi Karol Fiałkowski. Dla osoby posiadającej dobre filozoficzne zaplecze, od razu jest widocznym, że Karol jest po prostu niekoherentny. Problem polega na tym, że wykazanie tego osobie, która miała styczność z filozofią jedynie za pośrednictwem myśli, które przekazywał jej Karol, jest niemal niemożliwe i nie da się tego zrobić prostymi słowami. Istotą działalności Karola jest to, że na ogół mówi potocznym językiem o kwestiach, do których ten język jest po prostu nieprzystający, ale jest to niezwykle skuteczne erystycznie, ponieważ w odbiorcy Karola wytwarza to przekonanie, że jest on bardzo mądrą osobą. Że słucha jakichś wyjątkowych, unikatowych treści i co więcej, jeszcze je rozumie. Karol daje pozory intelektualnego ugruntowania emocjonalnej niechęci, jaką żywi większość jego odbiorców względem np. instytucji Kościoła. A jest to tym zabawniejsze, że większość jego argumentacji pod tą intelektualną otoczką ma na celu jedynie oddziaływanie na emocje. Wracając jednak, rozłożenie 3-minutowej wypowiedzi Karola na temat nihilizmu zajęło mi 24 minuty. 24 minuty, czyli 8 minut na minutę aby choćby w sposób bałaganiarski wskazać Ile Karol przyjmuje ukrytych założeń. I właśnie to jest przyczyną mojego twierdzenia, że próba merytorycznej debaty z Karolem jeden na jeden jest po prostu erystycznym samobójstwem. Bo Fijałkowski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że może w dyskusji zrobić właściwie wszystko, a jego audytorium w większości po prostu tego nie zauważy. Wystarczy tylko pozbyć się intelektualnego wstydu, aby zgnieść każdego rozmówcę. I Karol nie robi tego dlatego, że jest mało inteligentny, a wprost przeciwnie, Przeciwnie, może nie jest szczególnie błyskotliwą jednostką, ale jest na tyle inteligentny, by mieć świadomość, że erystycznie stawia swoich rywali pod ścianą. I w tym przypadku mnożenie niespójności i niekonsekwencji jest po prostu Karolowi na rękę. W tym przypadku Karol korzysta również z rozpowszechnionego w społeczeństwie przekonania, że filozofia to takie tam gadanie, i właściwie nie wiadomo po co te 5 lat studiów. No nie, te lata studiów jednak w większości przypadków są po prostu potrzebne. Jeżeli ktoś z Was jest widzem Karola, który oglądał poprzedni film i być może irytuje się teraz, że nie rozumiał mnie, że jestem pretensjonalny i że specjalnie używam takich terminów, aby brzmieć mądrze. No, cóż, właśnie zupełnie odwrotnie. Używam po prostu terminów, które są adekwatne, które są konieczne w danej sytuacji, a których omijanie może prowadzić do zaciemniania dyskutowanej sprawy. Widzicie, podam prosty przykład. Dla osoby, która jest w jakiś sposób doświadczona w filozoficznych debatach, tworzenie twardej alternatywy rozłącznej, w której jednym członem jest wolontaryzm, a drugim członem jest determinizm. No, jest po prostu groteskowe, ale przeciętny słuchacz tej śmieszności po prostu tutaj nie wyczuje. I w tym miejscu wchodzi to, co w przypadku Karola wyśmiewałem czyli Karolowy sposób mówienia. Karol Fiałkowski mówi powoli i wyraźnie akcentuje każde słowo. I to, że ja to podkreślam, nie jest jakimś głupim wyśmiewaniem Karola, tylko zwracaniem uwagi na pewien podstawowy trik służący do manipulowania widownią. Osoby, które mówią powoli Cicho, które wyraźnie akcentują słowa, uchodzą za inteligentne. Dla większości audytorium nie ma znaczenia poziom bredni, jaki byłaby w stanie przy tym wygłosić taka osoba. Bardziej istotne staje się to, jak mówi, a nie to, co mówi. Zwłaszcza jeżeli porusza się po rejonach, które dla większości audytorium są po prostu obce. A swoją drogą zdarzyło mi się poznać bardzo wiele niezwykle inteligentnych osób i Żadna z nich tak nie mówi, naturalnie. Bardzo inteligentne osoby na ogół mówią bardzo szybko, mają gonitwę myśli, przeskoki, mówią głośno, ekspresywnie, albo czasami mówią cicho i bardzo niewiele, wypowiadając tylko pojedyncze słowa. Nigdy nie natknąłem się na towarzyską debatę na naprawdę wysokim poziomie, w której Każda osoba wypowiadałaby się w ten sposób, ponieważ reszta po prostu by usnęła. Karol jednak w pełni świadomie odwołuje się tutaj do oczekiwań audytorium, które ma pewien wizerunek osoby inteligentnej, osoby posiadającej mocne racje na podparcie swoich tez. Osoby, która właśnie mówi w taki sposób jak Karol. I wskazanie na to jest szczególnie istotne w sytuacji, w której nie dyskutujemy o sposobie używania młotka, ale o pewnych zaawansowanych konceptach teoretycznych. Ubiór Karola, jego wygląd też są tutaj niezwykle istotne, bo jest w tym zarazem nuta pewnej elegancji, ale ta czerń, te golfy, ten posmak francuskiego egzystencjalizmu sprawia, że jest on, jak to mówią nastolaty, edgy, że wiecie, z jednej strony ta elegancja elity intelektualnej. A z drugiej strony, jakby częściowe się od niej odcięcie, przekaz niewerbalny i można oczywiście rozbroić tak wizerunkowo przygotowaną osobę. Ale w debacie o jakichś prostych kwestiach, w debacie, gdzie u gruntu można przyjąć tak zwane zdroworozsądkowe założenia. Kiedy jednak wprowadzasz audytorium na tereny zupełnie mu obce, staje się to niezwykle problematyczne, zwłaszcza, że pozorna zrozumiałość wypowiedzi Karola dla słuchaczy sprawia, iż bardziej mu ufają. A to, że Karol mówi coś, co pozornie potwierdza uprzednie przekonania posiadane przez jego widownię, sprawia, że ta nić zaufania staje się jeszcze wyraźniejsza. No i kolejnym niezwykle istotnym elementem działalności Karola jest to, że każda jego wypowiedź ma na celu ugruntu, poruszenie emocji słuchającego. Argumentacja Karola nie ma być przekonująca intelektualnie, gdyż większość osób, większość społeczeństwa po prostu nie kieruje się intelektem, Lecz poruszająca emocjonalnie. I tutaj mogę zwrócić uwagę na jeden film Karola, który merytorycznie był prawdopodobnie poprawny. Dotyczył zagadnień teologicznych, na których nie znam się zbyt dobrze, więc przyjmuję, że Karol po prostu uczciwie zreferował zmieniające się w pewnej sprawie stanowisko kościoła. Chodziło o kwestie zbawienia lub potępienia tzw. dzieci nienarodzonych. Karol polemizował w tym filmie ze stanowiskiem ojca szóstaka, twierdzącym, że na pewno dzieci nienarodzone będą zbawione. No i wskazywał na przemiany doktrynalne, jakie zachodziły w Kościele. Ale najistotniejszym elementem tego filmu nie był przekaz merytoryczny, ale płynący z całości ładunek emocjonalny. Karol bowiem wskazywał, że magisterium Kościoła, do momentu, w którym to stanowisko, zdaniem Karola, było jasne i niebudzące wątpliwości, jednoznacznie stwierdzało, iż dzieci nienarodzone będą potępione. Ale nie będą cierpiały kary ognia piekielnego. Jednakże nie dostąpią szczęścia oglądania Boskiego Oblicza. I oczywiście, poza merytoryczną polemiką z Ojcem Szustakiem, wymowa całego filmu jest taka, iż zły Kościół i zły Bóg tego kościoła chcieliby potępiać dzieci, które niczym nie zawiniły. Chcieliby pozbawiać je wiecznego szczęścia. Ma to jak zwykle na celu wywołanie emocjonalnej niechęci wobec wiary chrześcijańskiej. A najlepsze jest to, że taka wrażliwość, do której trafiają te argumenty, jest w gruncie rzeczy dziełem chrześcijaństwa, jest czymś specyficznym dla naszego kręgu kulturowego. I ten wątek skupienia się na emocjach słuchających jest obecny w każdym niemalże filmie Karola i w każdej jego wypowiedzi. Na przykład w jego dyskusji z Szymonem z Wojny Idei, w której konsekwentnie unikał argumentów swojego przeciwnika i przenosił temat w ten sposób aby ostatecznie zadać pytanie, które miało na celu postawić Szymona w postaci tego złego, który chciałby ograniczać indywidualną wolność. I następnie wylądowało na kanale Karola pod tym właśnie uderzającym w emocje tytułem Nihilista versus Katolik, podstawowa różnica, jeżeli się nie mylę, albo kluczowa różnica. I nie ma znaczenia to, że Karol zupełnie merytorycznie uciekł w tej dyskusji. Liczy się to, Iż zdołał zaszczepić przekonanie w swojej widowni, widowni karmionej współczesnym pseudoindywidualizmem, że katolicy to ci, którzy chcieliby ich wolność ograniczać, a nihilista Fiałkowski to ten, który dąży do ich właściwego wyzwolenia. I z góry mówię, o czym już wspominałem w poprzednim materiale, że nie jestem tutaj kościelnym agentem, gdyż moje przekonania epistemologiczne i nazwijmy to metafizyczne są. Delikatnie rzecz ujmując, dosyć odległe od aktualnej doktryny Kościoła. Krótkie podsumowanie. Argumenty dotyczące osoby nie muszą być czymś złym, jeżeli stosuje się je umiejętnie. Na przykład, celem wykazania nieuczciwości intelektualnej osoby, z którą rozmawiasz, bo czasami wchodzenie w pseudomerytoryczną debatę z taką osobą może być erystycznym samobójstwem, zwłaszcza kiedy ta osoba zawiesiła jakikolwiek swój wstyd intelektualny. I jedynym jej celem jest oddziaływanie na emocje widowni, zwłaszcza w temacie, który jest odległy od tego, z czym większość potencjalnego audytorium spotyka się na co dzień. I jeszcze jedna uwaga, zwłaszcza jeżeli jesteś widzem Karola i masz sceptyczne nastawienie względem na przykład religii. Czy nie niepokoi Cię trochę sytuacja, w której zawierzasz osobie z internetu, która mówiąc dosyć prostym językiem, wywraca pół dorobku naszej cywilizacji? W jakichś kilkunastu wypowiedziach? Czy nie wydaje ci się to dziwne, że coś, co przetrwało tysiące lat, pozornie tak łatwo ustępuje przed presją jakiegoś Karola Fiałkowskiego, pięknego Cza? A, jeszcze jedna rzecz. Niektóre osoby zarzuciły mi, że wypowiedzi Karola, które omawiam w poprzednim filmie, są wyjęte z kontekstu. Zatem chciałbym zwrócić uwagę, że omawiana w drugiej części filmu wypowiedź dotycząca nihilizmu. Jest przytoczona w całości. Jest to cała wypowiedź Karola, która zebrała na kanale jego szotera, Krzyszyka, niezwykle pozytywne recenzje. Zachwyty, których część mówiła: O Boże, dokładnie tak myślałem, tylko nie umiałem, nie umiałam ująć tego tak ładnymi słowami. Zastanówcie się nad tym. Pięknego czasu. Cześć!